Naprawiliśmy budżet państwa, naprawiliśmy finanse publiczne i to stamtąd płyną pieniądze na wsparcie dla polskich rodzin. To dlatego nie zostawiamy polskich rodzin w potrzebie i dlatego interweniujemy wszędzie tam, gdzie ta interwencja jest potrzebna. Szanowni Państwo, Polska jest naszym dobrem wspólnym. Polska jest wspólna dla wszystkich. I dlatego chciałbym z tego miejsca podziękować wszystkim ludziom dobrej woli, wszystkim tym, którzy ten cholernie trudny czas, jakim były ostatnie 6-9 miesięcy, szczyt kryzysu energetycznego wywołany przez Putina, ruska inflacja, która pukała do drzwi każdego domu, ruska inflacja widoczna na każdym straganie, w każdym sklepie, że ona nas nie pokonała i ona nas nie pokona. Jestem o tym przekonany, bo podołaliśmy w tym trudnym czasie i kierujemy się dobrem wspólnym wszystkich polskich obywateli.